Księdza Harry i Meghan Markle jednak pojawia się na koronacji i... Nowe doniesienia, palac przygotowuje się na ich przylot. Atmosfera między Sussexami a brytyjska rodzina królewska wciąż jest wyjątkowo napięta. Księdza Harry i Meghan Markle już dawno wycofali się z arystokrackiego życia i przeprowadzili do Stanów Zjednoczonych. Co automatycznie skutkowało ich wykluczeniem. Jak się okazało, to był dopiero początek. Zaledwie kilka miesięcy temu odbyła się premiera dokumentu Harry i Meghan, w którym malzunkowie wbijali rodzince szpilę za szpila. My wspominając już o autobiografii rudowłosego księcia przepełnionej pikantnymi anegdotami, których ujawnienie z pewnością nie spodobało się palacowi. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Gesta, atmosfera i wymowne milczenie rodziny królewskiej spowodowały, że mało kto spodziewał się Harry'ego i jego malzonki na koronacji króla Karola i... Wydarzenie zbliża się wielkimi krokami, a według ostatnich informacji Sussexowie jednak otrzymali zaproszenie. To, czy w ogóle je przyjma, było kolejna niewiadoma, szczególnie, że nikt z pałacu Buckingham nie wybrał się na niedawny chrzest Malej Lilibet. Oliwy do ognia dolał też sam Karol, który według pogłosek nie jest zbyt chętny na odwiedziny młodszego syna. Gdyby jednak księdza się zjawił, król chce mu ponoć zafundować lekcję pokory. Król Karol III nie chce księcia Harry'ego i Meghan Markle na zdjęciach z koronacji. Przeznaczył im to miejsce. Zdaje się, że ostatnie rewelacje z brytyjskiego dworu nie zniechęcili księcia Harry'ego i Meghan Markle do przyjazdu na uroczyste koronacje. Daily Mail w czwartkowe popołudnie zaanonsował, że Sussexowie prawdopodobnie uskutecznia wizytę w Londynie. Na co wskazuje działania palacu. Organizatorzy wielkiego wydarzenia ponoć już szykuje się na obecność Markle i jej męża, która, jeśli dojdzie do skutku, będzie pewnie sporym wyzwaniem. Harry i Meghan są uwzględniani we wszystkich planach, samochody, plany miejsc siedzących. Aranżacje posiłków, wszystko. Nikt nie wie na pewno, czy oznacza to, że definitywnie zaakceptowali zaproszenie, być może wszystko planowane jest na wszelki wypadek. Nie ma jednak wyraźnej odmowy. Pracownicy z pewnością oczekują, że przyjada i nad tym pracuje. Tego rodzaju ustalenia muszą być dokonywane z dużym wyprzedzeniem, informowało źródło brytyjskiego tabloidu. Czy koronacja króla Karola III ponownie zbliży do rodziny Harry'ego i Meghan?